przedsiębiorczości, która jest w Żorach. Na początek kilka słów na temat Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ona powstała w 1997 roku w ramach kontraktu regionalnego dla województwa śląskiego. W 2002 roku ta agencja została włączona w krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie taką podstawową strukturę tego systemu to jest sieć ponad 180 regionalnych ośrodków wspierania biznesu i one świadczą różnego rodzaju usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. W 2003 roku w grudniu agencja podpisała umowę partnerską pomiędzy instytucjami zrzeszonymi w KSU z terenu województwa śląskiego, czyli Śląskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości i ARP SA, czyli Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Żorach, jest teraz członkiem Żorskiej Izby Gospodarczej, która zrzesza podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Żor. W 2005 roku w lipcu agencja ta została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, dlatego do dnia dzisiejszego ma możliwość prowadzenia szkoleń komercyjnych i realizuje projekty unijne, które się opierają na przeprowadzaniu szkoleń i kursów zawodowych skierowanych do różnych grup społecznych. W swojej ofercie również ma Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Żorach fundusz pożyczkowy. I tutaj w skrócie o tym funduszu pożyczkowym. Celem tego funduszu oczywiście jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty, które mogą się ubiegać o tą pożyczkę w ramach funduszu pożyczkowego, to przedsiębiorstwa nowo powstające, ale również już takie, które funkcjonują na terenie miasta Żor. Przeznaczeniem tej pożyczki tutaj są dwie opcje. Jest pożyczka na zakup środków trwałych i pożyczka na zakup środków obrotowych, między innymi na przykład towaru. Wysokość tej pożyczki to od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych. Oczywiście udzielana jest w złotych. I takie podstawowe informacje na temat struktury finansowania. Oczywiście musi tam przy składaniu wniosku wnioskodawca musi wnieść wkład własny, aby otrzymać pożyczkę i taki wkład własny to jest minimum 25% całkowitej wartości wydatków finansowanych pożyczką. Okres kredytowania, na jaki ta pożyczka może być udzielona, to jest do 3 lat. I maksymalnie można uzyskać karencję 3-miesięczną w spłacie tej pożyczki. Oprocentowanie pożyczki to jak już wcześniej mówiłam przy innych, jest opcja oprocentowania w oparciu o stopę referencyjną, którą ogłasza Komisja Europejska. Tu macie w nawiasie podaną stronę, gdzie można takie ogłoszenie znaleźć. Wynosi od 4,16 do 5,16% to oprocentowanie na dzień dzisiejszy. I to jest tyle, co na temat agencji, ponieważ tyle można informacji uzyskać, jeżeli się nie dzwoni w sprawie konkretnego zapytania na jakąś tam instytucję, ewentualnie czy się chce jakiś projekt przedstawić i ewentualnie wziąć środki na otwarcie działalności. Zachęcam oczywiście wszystkich do kontaktu z agencją. Jeżeli ktoś ma jakiegoś klienta, tutaj
Ja ze swojej strony wszystko, co mogłam pewnie na dzisiaj na temat tej agencji powiedzieć. Oczywiście ta prezentacja będzie na YouTube i tam sobie możecie tą prezentację również odświeżyć, informacje na ten temat. Ja, tak jak powiedziałam, na dzisiaj chciałabym pożegnać i życzyć wszystkim miłego weekendu. Do usłyszenia i do widzenia. Audio jump.